Instagram benitościgacz.pl. Ten piękny, słoneczny, czerwcowy dzień spędzamy na teście wspaniałych włoskich motocykli. Ze mną są trzy damy i przedstawię je zgodnie z wiekiem. Nasza koleżanka redakcyjna Marzena Chrostek. Cześć. Aprilia V4R 1000 APRC rok 2011 i Aprilia Tuono V4 1100 Factory. Na przełomie tych 8 lat producent z Noale wprowadził wiele zmian technologicznych i w ciągu tego testu postaramy Wam się je wszystkie przedstawić. Trzy generacje silników V4 w Aprilii i gigantyczne różnice. Zobaczcie, jak to się odbywa. Zaczęliśmy dzisiejszy dzień o 5 rano po to, żeby przetestować dla Was te dwie piękne Aprilie Tuono w różnych warunkach. Wstaliśmy o 5 rano i testowaliśmy Aprilie w mieście. Poczekaj. Wstaliśmy o 4 rano, żeby zacząć nagrania o 5. Okej, wstaliśmy o 4 rano, żeby zacząć nagrania o godzinie 5. Dzięki, że mnie poprawiłeś, Jarek. Nasz test na drogach dobiegł końca, natomiast przeniesiemy się teraz na Autodrom Słomczyn, gdzie w warunkach bardziej sportowych postanowiliśmy przetestować te dwa motocykle. Jest godzina 19, walczymy tutaj od 5 rano tylko po to, żeby Wam przedstawić jak najwięcej różnic, zalet i wad tych dwóch motocykli, o których powie teraz Jarek. Tak, więc w warunkach torowych te motocykle jak najbardziej sprawdzają, ze względu na to, że Tuono jest motocyklem pochodnym od serii RSV4. Czyli typowym superbike'iem. Silniki są lekko zdławione zarówno w pierwszej generacji V4, jak i w trzeciej generacji V4. Silniki w Tuono są lekko stłumione w porównaniu do swoich pierwowzorów. Więc jeżeli chodzi o dane techniczne, motocykl z 2011 roku, 167 koni, 112 Nm, o niecałe 100 cm sześciennych większy silnik ma nowa Aprilia Tuono i to generuje 175 koni i 121 Nm. Nowy motocykl jest troszeczkę cięższy, ma też większy zbiornik paliwa. No i prowadzenie motocykla pochodzącego z Noale Anno Domini 2019 jest zdecydowanie lepsze, chociażby przez zastosowanie najlepszego chyba w tej chwili dostępnego zawieszenia Olinsa, czyli Mix Smart. To samo zawieszenie znajdziecie w Ducati V4S, jak również w Yamaha R1M. Lubię motocykle w specyfikacji Supermoto, to jest mój konik i w tym odnajduję się najbardziej. Natomiast miałam duże zastrzeżenia co do tego motocykla na początku i szczerze mówiąc nie miałam ochoty go testować, a szczególnie wstając o 5 rano. Czwartej. Natomiast uważam, że to jest fantastyczny motocykl i na drogę, i na tor. I to jest genialne rozwiązanie dla osoby, która chciałaby połączyć te dwie części motocyklowego życia w swoim życiu.
bo to fantastyczne rozwiązanie. Możemy wybrać się na wycieczkę nad morze czy gdziekolwiek i pojeździć po mieście, ale także wybrać się okazyjnie na tor, gdzie będziemy mieć również fantastyczną zabawę w warunkach bardziej sportowych. Naprawdę, motocykl fantastycznie się składa, świetnie wchodzi w zakręty. Wsiadając na niego pierwszy raz, czułam się, jakbym jeździła na nim całe życie, więc dla mnie fantastyczna sprawa. Tak, muszę powiedzieć, że miałem to samo odczucie. Pierwszy raz wsiadając na nową Tuono, czułem się, jakbym jechał już od lat. Natomiast faktem jest, że ja z Tuono mam troszeczkę większe doświadczenie ze względu na to, że ta czarna jest moją prywatną Atywią i jest to druga jakby w historii moich motocykli Aprilia Tuono. Jeszcze wcześniej jeździłem V2 z silnikiem Rotaxa i to ona mnie zaraziła do tych niszowych motocykli klasy Naked Bike. Może w dwóch słowach powiemy, jakie są różnice między tymi motocyklami. No, na pewno dzieli je 8 lat. Jest zawieszenie inne, ale tylko ze względu na to, że to jest wersja Factory, która jest droższa od wersji klasycznej o 9000 zł. Więc jeżeli jeździcie na tor, zdecydowanie to zawieszenie pomoże Wam lepiej motocykl wykorzystać. Jeżeli raczej miasto, trasa, myślę, że to nie będzie dla normalnego użytkownika motocykli sprawiało większej różnicy. Co mamy w tym motocyklu jeszcze, czego nie mamy w motocyklu starszym o 8 lat? Mamy oprócz quickshiftera downshifter. Obydwa motocykle mają launch control, czyli procedurę startu. Odkręcasz manetę na maksa, puszczamy sprzęgło. Niektórzy twierdzą, że można z niego strzelić, natomiast ja próbuję zawsze jednak kontrolować tą sprzęgło lewą dłonią. Anti-wheelie, które zapobiega unoszeniu się przedniego koła, to wszystko jest w obu motocyklach. Co jest dodatkowo w tym? Mamy fajny ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który może nam, pokazuje nam oczywiście takie informacje. Bardzo czytelny, świetny w obsłudze, bardzo łatwy, intuicyjny. Tak, pokazuje nam chociażby kąt pochylenia motocykla, biorący sygnał z żyroskopu zamontowanego w motocyklu. Różne mapy zapłonu, 8-stopniowa kontrola trakcji, Bluetooth, który możemy połączyć sobie z telefonem, ale nie tylko po to, żeby odebrać połączenie, czy je odrzucić w trakcie dzidowania po torze Słomczyn, czy innym torze. Mamy fajną aplikację Aprilii, która pozwala nam sczytywać wszystkie dane, całą telemetrię z motocykla. I to wszystko za pośrednictwem połączenia Bluetooth, więc przechodzimy w świat naprawdę profesjonalnych wyścigów motocyklowych. To, co Aprilia robiła bardzo dobrze w klasie Superbike, to z czym cały czas walczy, ale ciągle do przodu w klasie MotoGP, instaluje powoli w swoich motocyklach. Co jeszcze mi się podobało w tej Aprilii? Aprilia zawsze wprowadza nowości technologiczne jako jedna z pierwszych na rynku. I to jest zauważalne. No, który inny motocykl 8 lat temu mógł się pochwalić anti-wheelie czy launch control, szczególnie, że mówimy o motocyklu drogowym, czyli Aprilii Tuono. Nastała bardzo wielka moda na montowanie świateł LED-owych w motocyklach. W tej Aprilii mamy cały czas światła halogenowe. Montowane są tutaj zwykłe żarówki, które naprawdę robią robotę. One w nocy świecą. A udało nam się sprawdzić kilka motocykli, które z tymi fajnie wyglądającymi z zewnątrz światłami LED-owymi trzeba było się bardzo postarać, żeby odnaleźć drogę do domu czy do innego obranego sobie celu. Myślę, że to jest super podsumowanie. Ja absolutnie podtrzymuję to, co mówi Jarek, zgadzam się z nim absolutnie. Motocykl jest świetny, ja jestem niezachwycona, tak jak powiedziałam. Bywa często tak, że siadamy na motocykl i nie czujemy się na nim dostatecznie komfortowo na starcie, bo musimy się do niego przyzwyczaić. Ja wszedłam na ten motocykl i od razu czułam się na nim, jakbym się na nim urodziła, więc naprawdę świetny sprzęt. No i to, co mnie zaraziło w tych motocyklach, to jego brzmienie. Silniki V4 z odpowiednim wydechem, w nowej mamy wydech dedykowany przez Aprilię, czyli Akrapowicz. W mojej jest wydech Leowicz. Te motocykle brzmią pięknie. No, mikrofony tego nie zbiorą, więc nie ma sensu teraz Wam tutaj być przy mikrofonach, ale jest bajka, jest rewelacja. Jeszcze mamy kilka fajnych funkcji, które są wykorzystywane na torach wyścigowych, czyli mamy pit limiter, mianowicie ograniczenie prędkości w padoku, i wspomniane wcześniej launch control, anti-wheelie i kontrolę trakcji oraz ABS.
zakrętowy i to jest bardzo fajne. W zakręcie możesz hamować motocykla, nie prostuje, jest naprawdę bardzo bezpiecznie. I jeszcze podziękowania. Automobil Klub Rzemieślnik udostępnił nam swój piękny obiekt do tego, żebyśmy mogli te fantastyczne motocykle przetestować, za co bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Dzięki. I nam chyba też należy się już odpoczynek, co? Zdecydowanie. Ja Ci dziękuję, jeszcze raz chciałam Cię skłonić. O, ty!